Hej, witam Ciebie w pierwszej lekcji kursu dotyczącego zaawansowanych zagadnień SQL Server. Jako, że jest to lekcja pierwsza, to porozmawiamy sobie trochę na temat najbardziej powszechnego zagadnienia baz danych, jakim jest wybieranie danych w postaci najpierw zapytań trochę łatwiejszych, a potem troszeczkę trudniejszych. Jednak zacznijmy od takiej bardzo niedużej, jednak mimo wszystko teorii. W tym kursie będziemy stosować pewną konwencję pisania zapytań, to znaczy wszystkie zastrzeżone polecenia oraz funkcje będziemy pisać dużymi literami, natomiast nazwy poszczególnych kolumn oraz nazwy tabel będziemy pisać zgodnie z regułą pierwsza litera duża i pozostała część nazwy małymi literami. No dobrze, to teraz praktyka. Jak widzisz, tej teorii było bardzo niedużo, ale była ona niezbędna. Ja na potrzeby tej lekcji już przygotowałem bazę danych z dwoma tabelami. Widzisz, tutaj jest więcej tych baz danych, ale będziemy korzystać z Music Store 2 i tutaj Customers and Orders, tak? OK. To na początek może kilka prostszych zapytań. Na przykład zapytanie wyświetlające wszystkie kolumny z tabeli Customers, ale z wykorzystaniem sortowania rosnącego względem kolumny Second Name. No to tak. Select. Następnie tutaj taka gwiazdka, czyli chodzi o wszystkie kolumny. Teraz from i customers. O, w ten sposób. I teraz jeszcze order by, second name i ASC. Tak? Tu schodzimy w dół. Go. Wykonujemy. Proszę bardzo. Wszystko zostało wyświetlone by second name KK PPRT. Tak, czyli zostało wszystko posortowane. Fenomenalnie. Dobrze, to teraz sobie to usuniemy. Okej, to teraz może spróbujmy sobie wykonać trochę trudniejsze zapytanie. Może dane z kolumny first name oraz second name z tabeli customers. No to jedziemy. Select. First name. O. Teraz second name. Przepraszam, second name. I teraz jeszcze from customers. Schodzimy w dół. Go. I wykonujemy. Proszę bardzo. Wszystko jest wyświetlone. Rewelacja. Dobrze, to teraz znowu usuwamy. My będziemy tak usuwali te zapytania, żeby pisać je od początku, żeby się uczyć pisać. Teraz może customer's ID, first name i second name oraz zip code. No to tak. Select. Następnie customer ID, first name, second name. Oraz zip code i tutaj teraz w dół from customers i tutaj oczywiście jeszcze na dole go. Czasami się takie podkreślenia pokazują. Jeżeli te podkreślenia występują pomimo tego, że już jakby stworzyliśmy całe zapytanie, to wtedy trzeba wejść w edit IntelliSense. I tutaj refresh local cache. To czasami trzeba to zrobić. To nic takiego. Dobrze, że taka opcja jest, bo takie podkreślenia nie zawsze oznaczają błąd. Czasami po prostu trzeba to zrobić. Dobrze, to teraz execute. Proszę bardzo, mamy wyświetlone nasze dane na tabeli. Super, to teraz to znowu usuwamy. OK, to teraz może coś ciekawszego. Może wyświetlmy kolumny first name oraz second name i zip code, ale tak, aby były posortowane rosnąco. No to tak, tutaj zejdźmy tym kursorem. Select. Następnie first name. Teraz second name. I zip code. Schodzimy teraz tutaj w dół. Bardzo często trzeba przy poleceniach zejść w dół, zwłaszcza gdy kolumn jest więcej. To jest też taka stała rzecz. Tak, zip code from
Customers, o. I tutaj w dół schodzimy teraz, order by first name, o, tu możemy już sobie podpowiedź wziąć, i ASC. Następnie schodzimy w dół, go i wykonujemy. Proszę bardzo, first name, JJJKP, tak? Czyli tutaj też jest posortowane rosnąco, czyli wszystko jest super. Ok, to usuwamy znowu to zapytanie. I teraz może podobne kolumny, jednak z dodaną kolumną street, która jest posortowana malejąco. To przesuwamy. I teraz tak, select, oj, przepraszam, select. Następnie first name. Teraz second name. Następnie street. I zip code. O, schodzimy w dół. Oj, przepraszam. Wchodzimy w dół, from customers, jeszcze raz schodzimy w dół i teraz tutaj order by street, tu mamy podpowiedź, klikamy i malejąco, to znaczy dest, tak? I teraz jeszcze go, wykonujemy, proszę bardzo, street. SKKKKJ, czyli wszystko działa rewelacyjnie, tak? Super. Tak, to teraz to usuwamy. No dobrze, to może teraz coś innego. Wykorzystamy taką specjalną wbudowaną funkcję count, która zwraca ilość rekordów z jednej kolumny. Tym razem będzie to tylko jedna kolumna, second name, ale uwaga, zastosujemy tym razem tak zwany alias, dzięki któremu wyświetlona kolumna będzie miała taki ładny tytuł. No to dobrze, select. Teraz tutaj count, o, wykorzystujemy podpowiedź. Teraz tu w nawiasie second name, o. I teraz uwaga, S, czyli ten alias. I tutaj powiedzmy how many persons. O, w ten sposób. Schodzimy w dół. From i customers. Proszę bardzo, jeszcze raz schodzimy w dół i go, tak? Teraz możemy wykonać zapytanie. Proszę bardzo, how many persons? Tyle, że tak powiem, rekordów zostało naliczonych, czyli 5, tak? Czyli wszystko świetnie. Dobrze, to usuwamy to zapytanie. Ok, to może teraz coś podobnego, ale z wykorzystaniem innej kolumny. Może na przykład kolumny phone, czyli tak, select, count, o, wykorzystujemy podpowiedź i tutaj wewnątrz phone, czyli phone, o, przepraszam, może tutaj z małych liter, o, teraz dobrze, no i S i teraz how many phones. How many phones from customers. Schodzimy w dół, go i wykonujemy. Proszę bardzo, how many phones, czyli zapytanie działa rewelacyjnie. No fajnie, zatem pewne ciekawe zapytania SQL mamy już za sobą. To może teraz wprowadźmy takie bardzo ciekawe polecenie SQL, a mianowicie polecenie distinct. A do czego ono służy? To polecenie służy do wyświetlania tylko i wyłącznie różnych od siebie wartości. Czyli jeśli jakieś na przykład dwie komórki będą miały tę samą wartość, to tak zwane wartości dublowane nie zostaną wyświetlone. No dobrze, ale jak takie zapytanie utworzyć? Nie bój się, to naprawdę proste. Proszę bardzo. To oczywiście usuwamy. I tak, select. Teraz distinct, przepraszam, distinct, o, w ten sposób. I teraz tak, first name, następnie powiedzmy second name, schodzimy w dół, from customers, o, w ten sposób.
Teraz schodzimy jeszcze w dół, go i spróbujemy wykonać. Proszę bardzo. Czyli w ten sposób jeszcze możemy zmniejszyć tutaj ze second name, możemy usunąć, powiedzmy. Proszę bardzo, mamy oddzielne wiersze. Jeżeli tych kolumn będzie więcej, to oczywiście w komórkach mogą się powtarzać niektóre rzeczy. Natomiast jeżeli właśnie utworzymy dla samej jednej komórki, to distinct, polecenie distinct spowoduje, że właśnie mamy tutaj same odmienne wartości, tak? A teraz spróbujemy bez distinct i zobaczysz, że będzie więcej. Proszę bardzo, mamy dwa Jany, tak? Dwóch Janów. Czyli właśnie o to chodzi. Dobrze, to usuwamy to polecenie. No super, to może teraz zastosujmy jeszcze inne polecenie, to znaczy takie, które wyświetla powiedzmy trzy górne wartości tabeli. A zatem select top 3 i teraz tak, first name, powiedzmy second name, następnie phone. Wchodzimy w dół, from, customers, o, ekstra, no i w dół jeszcze go, wywołujemy i wyświetliło nam trzy górne rekordy. O to chodziło właśnie. Ok, to usuwamy. No dobrze, ale to były takie konkretnie trzy wiersze. Jednak przecież możemy wyświetlić wartość relatywną, wyrażoną w procentach. No to do dzieła. Select, następnie powiedzmy też top, teraz powiedzmy 20 i uwaga, nie procenty, nie znak procentów, tylko percent. O, następnie first name, teraz second name, powiedzmy jeszcze phone, o, teraz wchodzimy w dół, from, customers, proszę bardzo. Teraz w dół, go i wykonujemy. Proszę bardzo. Pierwsze 20%. No, tu mamy w naszej tabeli customers tylko 5 kolumn, więc 20% to akurat ta jedna, 5 wierszy, więc akurat jeden wiersz to 20%. Ok, czyli wszystko gra. Ok, no to usuwamy teraz to polecenie. No, to pewną część poleceń mamy za sobą, jednak na pewno łatwo zauważyć, że są to dane jedynie z jednej tabeli, customers. To może teraz spróbujmy zbudować zapytania, które wyświetlą nam dane z dwóch tabel, to znaczy z tabeli customers oraz tabeli orders. Na początek może kolumna first name z tabeli customers oraz kolumna order ID z tabeli orders. Przy czym, jako pierwsze złączenie wykorzystamy tak zwany left join, czyli złączenie, które powoduje wyświetlenie rekordów z lewej tabeli oraz część wspólną tabel lewej i prawej, czyli customers oraz orders. Wynik posortujemy zgodnie z kolumną first name tabeli customers. No to tak, select, teraz customers i tutaj first name, tu wybieramy już sobie pięknie, już jest łatwiej. Następnie orders. Teraz customer ID, przepraszam, nie customer ID, tylko order ID. Order ID, proszę bardzo. Tu nam na razie podkreśla, tym się nie przejmuj. Teraz from customers. Znowu schodzimy w dół. I uwaga, teraz left join, właśnie, teraz orders i teraz uwaga, on i tutaj właśnie taki specjalny warunek ustawimy, customers, przepraszam, customers, o, customer ID równe orders i customer ID też tutaj. I teraz jeszcze schodzimy raz w dół. Teraz sortowanie order by.
i customers i first name. Proszę bardzo, ekstra. Oczywiście go wykonujemy. Proszę bardzo. Mamy nasze first name i order ID. I tutaj jest posortowane przez first name, czyli JJJJKKKPPP, czyli wszystko gra, wszystko jest ok, zapytanie powiodło się. Dobrze, no to znowu to usuwamy. Świetnie, to może teraz dla urozmaicenia wyświetlimy podobne złączenie, jednak tym razem wyświetlimy inne kolumny, na przykład customer ID, second name oraz email z tabeli customers oraz order ID z tabeli orders. Oraz wyniki posortujemy rosnąco zgodnie z kolumną second name. Zatem do dzieła. To tak, najpierw select, teraz customers i customer ID. Tutaj już mamy piękne podpowiedzi, znowu customers, second name, customers znowu, email. O. I po przecinku jeszcze schodzimy w dół. Orders. Order ID. O. Schodzimy w dół. From. I teraz customers. I jeszcze raz schodzimy w dół. Left join. Orders. O. Teraz on. I tutaj tak, customers, przepraszam, customers, customer ID i to równe orders i customer ID, tak? I to jeszcze tutaj posortujemy, order by customers i second name, tak? Schodzimy w dół, tu ewentualnie jeszcze dodamy ASC, żeby było wiadomo, że to jest rosnąco. I teraz tutaj jeszcze go, tak? OK, wykonujemy. Proszę bardzo, second name KKK, PPPRT. Wszystko jest w porządku, wszystko zostało ślicznie wyświetlone. Dobrze, to teraz usuwamy to jak zwykle. No super, to dwa przykłady złączenia left join za nami. Teraz może w takim razie przykład right join. Wyświetlimy sobie dane z tabeli orders, to znaczy order ID oraz tabeli customers, first name oraz second name i posortujemy je na podstawie kolumny order ID. No to tak. Select order tutaj i order ID. Teraz customers, first name i customers, przepraszam, customers, second name. Schodzimy w dół, from i tu uwaga, nie customers, tylko orders, bo teraz od prawej idziemy. Orders, from, przepraszam, from już było, to teraz right join. O, następnie customers tym razem, tak, on i teraz tak, orders, customer ID i to równe customers i customer ID, o, następnie teraz sortujemy, order by, orders, i order ID. O, teraz jeszcze w dół, go i wykonujemy i zobaczymy, co się stanie. Proszę bardzo, wszystko pięknie nam wyświetliło. Super, świetnie. To teraz to usuwamy znowu. OK, to może jeszcze tylko tak zwany inner join, czyli wyświetlanie wyłącznie części wspólnej dla obu tabel. No to tak, select, teraz order, orders i order ID, customers, first name i customers,
second name. O. From orders. Znowu schodzimy i teraz inner join, czyli część wspólna. Customers. On. I teraz tak, orders. Customer ID. Customers i customer ID, tak? Schodzimy w dół, go i wykonujemy. Proszę bardzo, wyświetliło nam wszystko tak, jak powinno być. Świetnie, super, usuwamy to. No fenomenalnie, to sporo dawki wiedzy odnośnie zapytań za nami. Teraz może jeszcze spróbujmy wydobyć dane, ale tym razem z wykorzystaniem operatorów porównania, na przykład left join dla order ID 3. No okej, okay, to tak. Select customers first name, teraz customers second name, orders, order ID i tutaj from customers. Schodzimy w dół, left join, następnie orders, on i teraz customers, customer ID, orders teraz i customer ID, tak? I teraz jeszcze uwaga, schodzimy w dół i nasz warunek where, tak? Czyli where, orders i order ID, tutaj uwaga, równe 3 i jeszcze na dodatek posortowane. Order by, customers, first name, tak? O, w ten sposób, go i wykonujemy. Proszę bardzo. Order, tutaj właściwie to sortowanie nie jest potrzebne, ponieważ mamy tylko jeden rekord, no ale powiedzmy, order ID 3, czyli nam wyświetliło dokładnie to, co powinno. Super. No dobrze, no to w takim razie to usuwamy teraz. Świetnie, a teraz spróbujemy utworzyć podobne zapytanie dla order ID większego od 1 i mniejszego od 5, jednak tym razem wykorzystamy operatory porównania oraz operator logiczny AND. No dobrze, to tak. Select customers customer ID. Teraz znowu customers. Następnie second name. Oj, przepraszam. Second, oj, chyba coś tu się pomyliłem. Kropka tu powinna być. Teraz second name. Następnie orders. I tutaj order status tym razem. O. Schodzimy w dół. From. Customers. Jeszcze raz w dół. Left join. Orders. Tak, teraz tutaj dodajemy jeszcze oczywiście on. I teraz tak. Customers. Customer ID. I to równe orders. I customer ID oczywiście też. I teraz where. Przepraszam, where. O. Orders. Order ID większe od 1. I uwaga, operator koniunkcji AND, czyli operator logiczny. Znowu orders. Teraz order ID mniejsze od 5 i to jeszcze posortowane order by customers i first name, tak? O, super. W dół, go i wykonujemy. Proszę bardzo. Mamy tutaj, no, akurat takie dane wyświetliło, to jest nieistotne. Chodzi o to, że zapytanie działa i super. Ok, no to usuwamy to teraz.
Ekstra, to teraz może left join z operatorem logicznym OR. To tak, select, teraz będzie customers, na przykład, first name, następnie znowu customers, second name, teraz orders, order status, schodzimy w dół, znowu orders, order date i orders, przepraszam, orders, order ID. O tak, super, schodzimy w dół, from customers, jeszcze raz w dół, przepraszam, left join teraz, bo to miał być cały czas left join. I teraz tak, orders, on, i teraz tak, customers, customer ID, równe orders, customer ID, schodzimy w dół i uwaga, where, orders, order ID, mniejsze od dwóch, or, orders, order ID, większe od 5 i to jeszcze posortowane, order by, customer, przepraszam, customer, customers first name, na przykład, o, i tutaj oczywiście go i wykonujemy. Proszę bardzo, w ten sposób nam wyświetliło takie oto rekordy. No super. Świetnie, to teraz to w takim razie znowu usuwamy. No perfekcyjnie. To parę rzeczy mamy za sobą. Teraz operator IN. Operator IN służy do zastępowania wielu operatorów OR. My natomiast zastosujemy jako parametr operatora IN zwyczajne, takie proste zapytanie SELECT odnośnie tabeli ORDERS. No dobrze, to tak. SELECT. I teraz powiedzmy customers, customer ID, znowu customers, first name, customers, second name, o, i po przecinku orders teraz, order status, orders, order, przepraszam, order date i orders, order ID i uwaga, from customers, znowu w dół, left join, orders, przepraszam, orders, on i teraz tak, customers, customer ID, tutaj oczywiście orders, przepraszam, orders i tutaj znowu też customer ID, o, i uwaga teraz, where, orders, order ID i teraz spójrz, in i w nawiasie robimy coś takiego, select, orders, orders, order ID from orders, po prostu, tak, czyli tutaj wybieramy identyfikatory z tabeli orders, teraz tutaj schodzimy w dół i powiedzmy jeszcze order by, czyli sortujemy, przepraszam, customers, second name, powiedzmy malejąco, o, w ten sposób. I tutaj jeszcze go i wykonujemy. Proszę bardzo. W ten sposób nam wyświetliło takie oto dane, prawda? No właśnie, ekstra. Dobrze, to znowu to usuwamy wszystko. No dobrze, to operator IN za nami. Teraz może zbudujmy zapytanie, w którym wykorzystamy sobie taki specjalny operator LIKE.
Operator like służy do selekcjonowania danych na podstawie zadanych wzorów wyszukiwania, np. wyrazy zaczynające się od litery J albo wyrazy zaczynające się od litery K. My to sobie tak szybko zrobimy, nie będziemy jakby zbyt szczegółowo tym się zajmować. Natomiast tak, select customers, customer ID, customers, oj, przepraszam, customers, first name, przepraszam, kropka, first name, customers i teraz powiedzmy jeszcze phone, o, niżej orders, order status, orders, powiedzmy shipped date i orders, order ID, tak? O. I teraz from, customers oczywiście. Powiedzmy jeszcze left join, pociągniemy go sobie troszeczkę do tego lewego joina. Orders on, no i tutaj customers, customer ID równe orders, customer ID. I teraz uwaga, where customers first name i uwaga, like. I teraz tutaj w takich małych apostrofach dajemy J i procent. Czyli ten pattern, ten wzór oznacza wszystkie słowa zaczynające się na literę J lub, przepraszam, jeszcze zróbmy tak. Customers, first name, like, przepraszam, like, i tutaj w apostrofach powiedzmy zaczynające się jeszcze na K, prawda? Teraz schodzimy w dół, order, przepraszam, order by customers, second name i dest, o, czyli malejąco, i jeszcze go. Teraz wykonujemy. Proszę bardzo, wyświetliło nam takie oto dane. No tak, ok, to usuwamy to teraz znowu. No rewelacyjnie, to już wiemy bardzo, bardzo wiele. Teraz może jeszcze jeden mały przykład wyświetlania danych z wykorzystaniem takiej specjalnej klauzuli case. Możemy bowiem dodawać dzięki takiej właśnie klauzuli dodatkowe informacje opisywane do jakby dodatkowe informacje opisowe do wyświetlanych danych. No to tak, select na przykład, tym razem damy powiedzmy z tabeli orders, o, przepraszam, order ID, następnie orders znowu i teraz powiedzmy order status, o. I niżej, uwaga, case, schodzimy jeszcze raz i teraz tak, when orders, orders, tutaj nam akurat nie podpowiada, tu trzeba uważać, order ID jest mniejszy od 5, to wtedy status ID niskie na przykład. Może, no tak. Tutaj jeszcze tak, niskie. To taki przykładowy ten opis. Schodzimy w dół, when znowu. I teraz tak, orders. Order ID większe od 10. No to then, czyli wtedy. I tutaj status ID wysokie, o. I jeszcze else, czyli w przeciwnym razie, nie wiadomo jaki status. No tak po prostu dla pokazania, prawda? Teraz jeszcze raz w dół. Następnie end. I tutaj jeszcze możemy dodać sobie
Taką etykietę label, taki label specjalny do opisu. Status, może inaczej. Status description. Description. O, tu się łatwo pomylić. I teraz jeszcze from i orders. Proszę bardzo. Tu jeszcze możemy w dół zejść. I go, tak? Ekstra. Dobrze. Czy tu wszystko jest ok? Teraz może jeszcze wejdźmy tutaj w IntelliSense i odświeżmy parę rzeczy. Zaraz tam zobaczymy, czy wszystko jest ok. Dobrze, execute. Oj, coś tu jest nie tak. Tak, coś tu takiego może być nie tak, bo rzeczywiście jakiś błąd mamy. A no właśnie, tutaj po order status powinien być przecinek, tak? I teraz jest dopiero w porządku, wykonujemy. I proszę bardzo, teraz nam wykonało pięknie polecenie. Czyli wszystko gra. Czasami takie niuanse, czasami takie drobiazgi właśnie powodują, że zapytanie jest składnia, zapytania jest błąd składni i wtedy trzeba to poprawić, tak? No takie jest programowanie. W programowaniu nawet czasami najmniejsza kropka może, czy przecinek nie tam, gdzie trzeba, może powodować właśnie błędy. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o tę lekcję. W czasie następnej lekcji porozmawiamy sobie trochę na temat modyfikowania danych w bazie. Zapraszam!